Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj zobaczycie makietę pod tytułem Bitwa Warszawska 1920. Zaczynamy. Opowiem może kulisy najpierw tej makiety. Wyjąłem panom z pepeszami magazynki, żeby to wyglądało jakoś, prawda? Makieta przedstawia jakąś miejscowość, prawda? Może to być Osłup, może być to Radzymin. Widzimy, że tutaj się już walki toczyły, jakieś karabiny, trupy, prawda? Hełmy radzieckie, tutaj porozrzucane, drut kolczaste. Polski okop, w niebie siedzą już żołnierze. Niedawno była rocznica właśnie Bitwy Warszawskiej, także trochę spóźniona makieta, ale... No, jednak zdecydowałem się nagrać, no więc zaczynajmy, no może... A, i miałam ją wam przedstawić w takich etapach kilku, prawda? Czekajcie... No, kilka etapów nagrywek, różne okresy bitwy, tak? No więc zaczynajmy, może tutaj naciera wielka nawała bolszewicka i jakbyście potem pisali coś w komentarzach, jeżeli ona się w ogóle włączą, to ten pan tutaj w uszatce, ta uszatka nie ma być tutaj uszatką, tylko taką czapką z niedźwiedzią, można powiedzieć. Tam Ruscy też takie nosili, no ogólnie tutaj hołota bardziej tych bolszewików, prawda, horda taka, nie jest to zwarty oddział, widzimy tylko jakieś tutaj. No, hordy bolszewickie, tak to się określało, prawda? Do dzisiaj się określa. Tu widzimy, no, też niezbyt zorganizowaną, ale jednak armię polską. Kto ma, to się ubiera. Jak ma, jak widzimy tutaj, widzimy żołnierzy błękitnej armii, którzy w pełnych mundurach. Inni w takich trochę zielonych, trochę błękitnych. Widzimy tu też zwykłych żołnierzy armii polskiej. Z elementami niebieskiego mundurowania. Tutaj widzimy jeszcze CKM-istę całego zielonego i oficera z furażerką. Nie mają oni tutaj tęgich min w tych okopach, żaden. Nie wierzą, że uda się zatrzymać nawałę bolszewicką. Ale jedno jest pewne. Polski za darmo nie oddadzą, prawda, Warszawy. Będą się bić. No tutaj bolszewicy mają już jednego rannego, w zasadzie zabitego. Drutu kolczastego pełno tutaj. Zaraz widzimy się w drugim wariancie. A, tu jeszcze biało-czerwona flaga. Trochę wzmocniony ten okop, dwie drabinki. Widzimy się w kolejnym wariancie makiety. Okej. Okay. Kolejna odsłona makiety. Tutaj już widzimy, bolszewicy mają znacznie więcej poległych. No, zostały przerzucone z legii bolszewickiej, aczkolwiek do przodu się posunęły, prawda? Tu już Polacy niektórzy, którzy nie mieli bagnetu na broni, zakładają, prawda? Ten tutaj pan przeładowuje swój francuski karabinek. Ci tutaj dalej prowadzą ogień. Oficer, o, może niech się bardziej tam patrzy, o. Ogólnie zmian tu jest niewiele. Bolszewicy dalej są pewni siebie, nacierają. Myślę, że w Warszawie się najedzą czekolady, kurczę. Prawda, że Warszawa zdobyta, ale jak wiemy, będą się mylić. No, w zasadzie w tym epizodzie za dużo się nie zmieniło. Widzicie może paru żołnierzy bolszewickich, których wcześniej widać nie było. Które wcześniej nie było widać. No to przechodzimy do następnego działu jakby, bo w nim zrobi się ciekawiej. Dobra, kolejna część. No widzimy, Polacy już wybiegają z okopów. Wielu z nich już wybiegło. Ten właśnie dźga bagnetem jednego z czołowych żołnierzy radzieckich. Czołowych mam na myśli tych, którzy biegli na początku ataku. No... Tutaj Sowieci ponieśli kolejne straty. Na przykład ten tutaj oficer, ten żołnierz, ten oficer. No, straty bolszewickie są już duże. Polacy mają już przewagę liczebną. Zaraz prawdopodobnie Sowieci zdecydują się na odwrót.
komuniści, prawda? No tutaj właśnie resztka Polaków wychodzi z okopów. Pobojowisko jest bardzo duże. No to w zasadzie tyle, no. Dużo krwi, bardzo dużo. No to będzie tyle. Widzimy się w kolejnym etapie. Dobra, kolejna odsłona. Tu widzimy, że już bolszewicy nie mają nic do gadania. Ostatni padają, uciekają. Tutaj, prawda, o, przebity ostrzem polskiego magnetu bolszewik. Pada, ten tu się poddaje. Kolejnych dwóch ucieka. Ten jeszcze naciera, ale raczej długo sobie nie ponaciera. Tutaj już nikogo praktycznie nie ma w okopie, jeszcze ten oficer wychodzi. Polacy już wygrali tą bitwę w tym epizodzie już. Tak się prezentuje ten epizod. Zaraz jeszcze ostatni. Tutaj już koniec bitwy widzimy. No, bolszewicy albo się poddali. No, tylko się w zasadzie trzech poddało. Ten uciekał, ale też się poddał. Reszta zginęła tutaj, prawda? Żołnierze polscy się cieszą. Prawda, wygrali bitwę, obronili Warszawę. Żołnierze rosyjscy niekoniecznie. No, tak prezentuje się cała makieta. Nie wiem, czy dodawać jeszcze ostatni screen. A dobra, czekajcie. O, tu już widzimy, widzowie, ostatni etap. Przedstawia dzień, parę po bitwie. Nie widzimy już pierwsze mogiły bolszewików. Tutaj leży stos ciał do pogrzebu. Tu jest broń bolszewicka zebrana z ciał, jeńców i tak dalej. No tutaj sprzątają polscy żołnierze, bo są w odwodzie na razie, no to nie mają co robić, to sprzątają, no. Jak widzimy. O, jeszcze chwila. No, sprzątają żołnierze polscy, prawda? Stoją w odwodzie, nie mają właśnie co robić. Tu widzimy rannego polskiego żołnierza. Ten żołnierz tutaj niesie łańcuch na miejsce składu tutaj. No, różne rzeczy. Ci panowie niosą ten krzyżak na drut kolczasty. No i tak się prezentuje ogólnie ostatnia część makiety. Dobrze, widzowie, ja wam bardzo dziękuję za oglądanie. Nie zapomnijcie dać lajka i subskrypcji. Lecimy do 50, dawajcie. Wbijamy, wbijamy. No, ja już się z wami żegnam. Cześć.